Gdy miałem ułożyć kazanie dzisiaj, to dzisiejsze kazanie, to nie widziałem jak je zatytułować. Bo bratarek kilka dni wcześniej już pisze pieśni, kazanie, tekst, tytuł kazania, tekst przewodni, i wypisywałem sobie te tytuły, wypisywałem, wypisywałem. Ten za krótki, ten za długi. Ale w zasadzie chciałbym powiedzieć kazanie o tym, jak. Można biedę pokonać. Jak pokonać biedę? Bieda to jest taki twardy zawodnik. Biedę nie tak łatwo pokonać. Biedę i nędzę. Urodziłem się w takim pokoleniu nie tak długo po wojnie. I pamiętam. Słowa, które wryły mi się w pamięć. Czy Wy wiecie, co to znaczy? Co ja dziś do garka włożę? Niektórzy może już nie wiedzą, co to znaczy. Jak stoi kobieta na środku pokoju czy kuchni, i mówi: Co ja dziś do garku włożę? A żur kosztował 15, 50 groszy. Do tego trzeba było kilka ziemniaków, marchewkę jeszcze. I nie było tego. I nieraz słyszałem, co ja dziś do garka włożę. I opowiem wam doświadczenie tej osoby, która biedę pokonała. Pewnego razu przeżyłem razem z nią doświadczenie, które mi się wryło w pamięć. Ale chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Dzisiaj chciałbym mówić o tym, jakie znaczenie ma dziesięcina wśród ludzi wierzących. Aż 7 lat takie kazanie nie mówiłem. Ale pomyślałem sobie, że od czasu do czasu trzeba powiedzieć kazanie o tym, jak pokonać biedę. A czasy trudne, także myślę, że temat aktualny. Więc widziałem nieraz płaczącą mamę na środku kuchni, która wołała: Co ja dziś do garka włożę? I było, i to się powtarzało, a tato był górnikiem. Później był górnikiem wcześniej tam pracował w różnych jakichś instytucjach, a w instytucjach, w zakładach pracy jako robotnik często niewykwalifikowany na początku. Co ja dziś do Garka włożę? I pewnego razu opowiedziała mi mama doświadczenie, które już zostało w mojej pamięci na stałe. Bo ono miało swoją kontynuację, swoje odbicie w rzeczywistości. Więc pewnego razu, gdy to znaczy, gdy mama moja została ochrzczona, to przyrzekała, że będzie oddawać dziesięcinę. Adwentyści mają to w wyznaniu wiary. Pamiętacie, że przyrzekaliśmy przed chrztem, że będziemy oddawać Panu Bogu dziesięcinę. Dlatego, że ta dziesięcina to nie wiadomo skąd ona powstała. Gdzie jest jej początek? W ogóle nie jest zaznaczony. Wiemy tylko, że Abraham, król Salemu, po zwycięstwie nad yy, nad Hadorla Homerem i tymi królami, którzy mu towarzyszyli, to miał przywilej spotkania się z królem Salemu, i czytamy o tym, że ten król Salemu błogosławił Abrahama, wyniósł chleb. Jest to w pierwszej Mojżeszowej opisane w XIV rozdziale i tam od wiersza 17. W pewnym momencie czytamy: Błogosławił on Abrahama i mówił: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów. Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. No I później spotykamy się jeszcze, jak Jakub przyrzekł Panu Bogu, że będzie oddawał dziesięcinę. Mówi, i ty będziesz moim Bogiem. Jak mnie zaprowadzisz, przyprowadzisz. Okazuje się, że od raju pobrzmiewa taki zwyczaj, że człowiek ma głębokie przeświadczenie, że jest dzierżawcą. Że jest dzierżawcą, a nie właścicielem. Ja nie wiem, czy macie takie przeświadczenie. To, co macie, to, to jest wasze na zawsze, czy to też zostanie kiedyś? O dziwo, tylko starsi się śmieją. Bo oni wiedzą, że to wszystko, co? Zostanie. To jest takie dziwne, ale nagi przychodzisz na ten świat. No i prawie że nagi odchodzisz. Jeden człowiek odszedł, kupił sobie buty i te buty mu się rozleciały. I przyszedł z reklamacją, a ten pan powiedział: Proszę pana, to są buty z tektury, sprzedajemy je dla nieboszczyków, żeby to ładnie wyglądało, jakie takie lakierki. No to odejdziesz z tej ziemi najwyżej w butach z tektury. Jakie ci ubranko dadzą? Nagi przyjdziesz, nagi odejdziesz. Pamiętam osobę, która załaż, zakładała księ, książkę wieczystą. Wiecie, że książka wieczysta, ona obrazuje, jak dana działka przechodzi w miarę pokoleń z rąk do rąk, jak ją ktoś tam nabywa. on miał taką cieniutką książeczkę wieczystą. Ale zobaczył, że do jednej pani przyniesili taką grubą księgę wieczystą. Wiecie, co to oznacza? Że ta działka przechodziła z rąk do rąk, a ten obecny właściciel to była tam tylko jedna karteczka. Mówisz moje, no mo, twoje, na ileś tam lat, a później drugi się wszczepi w to rękami i powie: moje, i znowu na ileś lat. I następny łapsnie tą ziemię i powie, moja, na ileś tam lat. Nawet Aleksandrowi Wielkiemu mistrz ceremonii wystawił strumny ręce tą gołe. Wszyscy się pytali, coś ty zrobił? A on mówi, chciałem pokazać, że nawet Aleksander Wielki do grobu idzie z pustymi rękami. I naprawdę jesteśmy dzierżawcami tego. U sobie. Nic nie dadzą ci do trumny. A w ogóle jest niebezpiecznie, żebyś tam miał jakiś mostek albo kolanko z jakiegoś drogiego metalu. Bo są tacy specjaliści, że później się zatroszczą o to, żeby to wyrwać i przetopić. Także lepiej idź ty goły do ziemi, żeby cię niepokoili, żeby ci dali święty spokój. Więc od najdawniejszych czasów człowiek ma to przeświadczenie, że jest dzierżawcą. Ze względu na moją przemijalność wiem, że tu, gdzie chodzę sobie i mówię, moja działka, to wiem, że za niedługo tylko stryknięcie jedno i będzie kolejna karteczka w księdze wieczystej. I znowu kolejna, chyba że wcześniej Pan Jezus przyjdzie. Więc niech to wryje się w naszą pamięć, że na tej ziemi jesteśmy dzierżawcami tego, co jest. Tylko dzierżawcami. Naprawdę. Więc yy, stąd w, tak, w wyznaniu wiary taki zapis, że my oddajemy Panu Bogu dziesiątą część, mówiąc Mu: Jesteś właścicielem tej ziemi, a my jesteśmy dzierżawcami. Ale nie tylko to chodzi. Dziesięcina jest jak gdyby antidotum na ludzki egoizm. Tylko ja, dla mnie, tylko dla mnie. Stąd moja mama, gdy miała niskie, malutko tych pieniążków, to powiedziała sobie tak, opowiadała mi to: No, przecież, panie Boże, wiesz, że ja pieniędzy nie mam. Bieda w domu niesamowita. I jeszcze odkładać tam dziesięcinę? Ty mnie najlepiej zrozumiesz. Ale gdy już tak wiele razy powtarzała, nie mam co do garka włożyć, to wybuchnęła raz płaczem i taka rozgoryczona mówi do Pana Boga: Wszyscy coś mają. I zaczęła wyliczać, kto co ma. Spośród jej otoczenia, a szczególnie wyznawców zboże, mówi: A u mnie bieda piszczy. Panie Boże, gdzie jesteś? I otworzyła, to jest autentyczna historia, otworzyła księgę Malachiasza. I w księdze Malachiasza jej wzrok Bóg skierował na taki tekst: Albo, księga Malachiasza, trzeci rozdział, ósmy wiersz. Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy mnie oszukujecie? A mama mówi: Coś tak źle otworzyłam. To pismo święte. Ale czyta dalej? Mówi, bo ja cię oszukuję, Panie Boże, w czymś? I pytacie, w czym oszukaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach. Jesteście zupełnie przeklęci, bo Wy i to cały naród ustawicznie mnie oszukujecie. Przynieście całą dziesięcinę do splichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczyć w tym? Bóg mówi: Możecie mnie doświadczyć. Żadna zasada wiary, jak przeanalizowałem sobie yy, zasady Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, nie jest oparta na takim twardym Bożym zapewnieniu. A dziesięcina tak, czytamy: Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczyć w tym, mówi Jehwe zastępów, czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na Was. Błogosławieństwa w przeobfitej mierze. Mama tak usiadła i mówi: To ja będę oddawać dziesięcinę. Ja sprawdzę, czy Pan Bóg dotrzyma swojego słowa, bo ja prawie, że biedę klepię, nędzę mam, to oddam z, tego z tej troszeczki Panu Bogu. Bo wcześniej też oddawała dziesięcinę, ale do koperty wkładała dwa złote i pisała dziesięcina. A skarbnik brał to do ręki i mówi, Waleska, co to jest? Ona, mama mówi, To jest dziesięcina. A on mówi, A, aha, aha, mówi, No dobrze, dobrze. Był tak taktowny, że nie wnikał w tą sprawę. On wiedział, że Pan Bóg sprawy takie załatwia. I ona, mama przyszła po raz drugi do skarbnika mówi, Wiktor, powiedz mi, jak się dziesięcina oddaje. A Wiktor mówi, no to proste jest dziesięciu złotych złotówkę, a ze 100 złotych dziesięć 10 złotych. Mama mówi dobrze, już wiem. Od tego czasu oddawała, na samym początku dziesięciny, odkładała i dawała do. A jak uważała, oddawała nie ludziom, ale Bogu na sprawy Boże. No i posłuchajcie, co się dalej w moim domu działo. Mama zrobiła krok, i ciekawe jest, co Pan Bóg uczynił. Więc pewnego razu przyszedł tato i mówi: słuchaj, może ja bym zmienił zakład pracy. Dotychczas pracowało w szklarni, czyli w zakładach, które wytwarzały szkło. A mówi, ale tutaj moglibyśmy się przenieść, mieszkaliśmy bliżej trochę naszych rodziców. I budowana jest elektrownia. Może tam bym się zatrudnił? Słyszałem, że tam są dobre zarobki. Mama mówi: Dobry pomysł, idź. No i on poszedł, a tam był taki: byli ludzie tacy personalni, ustanowieni przez władzę ludową, ludzie z doświadczeniem i z linią partyjną. I pyta się ten człowiek, jakiś taki niby personalny, taty, gdzie pan pracował poprzednio? A tata mówi w szklarni. No to temu wpisał zawód szklarz. I tym sposobem tata trafił na oddział jako wykwalifikowany szklarz. A wcześniej pracował w kotłowni. Ale to nie przeszkadzało temu dokonać takiego zapisu. I, od tego, I tata trafił na oddział, gdzie miał szklić okna. Nie umiał ni. Zaczął się uczyć po godzinach pracy i doszedł do takiej perfekcji, że po dwóch latach został brygadzistą. I zauważyłem, że mama takie owinięte taśmą nowe pieniążki wkłada do takiego woreczka. Banki nie były tak rozwinięte, więc mieliśmy bank pod łóżkiem. I wyobraźcie sobie, tam odkładali sobie, odkładali, i kupili dom. Kupili działkę, a z mojego domu zniknęły słowa, co ja dziś do garka włożę. Także jest autentyczne doświadczenie. Doświadczeń takich znam tak wiele, że czasu by mi brakło tutaj w dwóch, trzech kazaniach, żeby o tym opowiadać. Dlatego, że kiedyś spotkałem takiego człowieka, który śmiał się i szydził z dziesięciny. To był pastor Kościoła Zielonoświątkowego. Zresztą ja go lubiałem, taki Robert. A tutaj za moich czasów zmienili tam swoje stanowisko wobec tej kwestii i później on już tak samo nauczył jak ja. Mówiłem mu, Robert, no i co? Podyskutujemy? On mówi, nie ma o czym. Nie ma o czym dyskutować już teraz. Więc... Dziesięcina jest przez Boga zaznaczona jako Boże, Boży sposób prowadzenia dzieła. Bóg swoje dzieło na tej ziemi prowadzi za swoje pieniądze. Przyznam się Wam, że to są bardzo trudne kazania. Ja to za długo na emeryturę idę, to nie jest to takie dla mnie obciążające, ale niektórzy to Ciężko mają o tym opowiedzieć, a ja uważam, że warto o tym wspominać. Przeczytałem raz w takim angielskim czasopiśmie historię, która mnie poruszyła głęboko. I ona też oddaje nieraz nastroje tych, którzy mają o dziesięciu nie mówić. Więc była tam opisana historia z XIX czy z początku XX wieku, jak jeden kaznodzieja głosił w Anglii. Adwentystyczny kaznodzieja głosił w Anglii i. Opowiadał również o dziesięcinie. I na sali było wiele ludzi. Ale jeszcze on wspomina o tym, że system emerytalny tam nie był dopracowany tak. Więc ta jedna osoba żyła z tego, że sąsiad obiecał dawać jej pół litra mleka, a jakiś zamożny siostrzeniec jej dawał jakąś tam kwotę pieniążków. Ale to było wszystko bardzo skromne. I ona przyszła do pastora. Pyta się pastorze, a czy ja? Ja mam tyle i tyle dochodu, czy ja też mam oddawać dziesięcinę? Ten pastor opisał takie słowa, że wszystko, cały jego umysł krzyczał w nim: powiedz, że nie. Jak możesz powiedzieć kobiecinie, która ma troszeczkę pieniędzy, żeby dziesięcinę oddawała? Jak możesz jej powiedzieć? Ale. Z drugiej strony brzmiał w nim taki głos: Ty masz mówić, jesteś moim sługą, to ja prowadzę swoje dzieło. Jakim prawem chcesz zatrzymać tę wiedzę przed tą osobą? I mówi: Z ciężkim sercem powiedziałem do niej tak, proszę panią, pan Bóg sobie życzy, żeby wszyscy mu byli posłuszni. A on się o panią zatroszczy. A ona mówi: no, pastorze, ja też tak myślę, że Pan Bóg też ode mnie chce dziesięcinę. Nie wiem, czy chwytacie tę kwestię, że wyniknęło coś takiego, że pastor się wstydził mówić, że ona ma dziesięcinę oddawać, a ona chciała oddawać. Ona nie chciała się czuć wykluczoną ze społeczności wierzących, bo ona też swoje te parę pieniążków chciała złożyć. Fantastyczna postawa, ale przeczytałem też, jak ona przyszła do pastora z, po kilku tygodniach i powiedziała: Pastorze, Pan Bóg mnie nie zostawił, ktoś przyszedł, zaoferował, że mi będzie regularnie to i tam dawał, siostrzenie z mi podniósł, a nikogo nie prosiłam o nic. Ale Pan Bóg działa. Pan Bóg nie jest taki, że coś tam mówi i nie dotrzymuje. On powiedział, że ja się zatroszczę o Twoje dochody. I o Twój stan finansowy, jeżeli Ty będziesz wierny w tym. I Pan Bóg jest absolutnie wierny w tym. Jestem pewien tego, co mówię. W Izraelu były trzy dziesięciny, żeby było weselej. Wiecie o tym? Niektórzy, jak słyszą o jednej, to już im ręce do kolano padają. A jak usłyszą, że trzy dziesięciny, to byli zdziwieni. I że i te, ten opis dziesięcin jest taki, że niektórzy umieją to tak ładnie odczytać, że naprawdę z korzyścią dla siebie. Ja przekonałem się, że każdy grzesznik w Piśmie Świętym znajdzie wystarczająco wiele dowodów, żeby grzeszyć. Nawet jeżeli by żonę komuś uwiódł, to powie, ach tam, to jest nic. Werszebę to uwiódł, jeszcze skazał Dawid na śmierć. Ja już żadnej tam żadnego człowieka na śmierć nie posłałem. Dwie mam tam co no to za. i wyobraźcie sobie, że z dziesięcinami też jest taka, taka ciekawa kwestia. Są trzy, chciałbym trzy fragmenty przeczytać o trzech dziesięcinach w Piśmie Świętym. Ludzie w Izraelu oddawali trzy dziesięciny. Pierwsza. Opisana jest na końcu księgi kapłańskiej. Czytam. Każda dziesięcina z ziemi, z zasiewu ziemi albo z owoców drzewa należy do jachwy. Jest rzeczą poświęconą dla Jachwy. Po pierwsze, każda dziesiąta część należy do Pana. Tych myśli jest wiele w Piśmie Świętym, ale one wyrażają to, że z dochodów, które człowiek ma, powinien przyjść i oddać dziesięcinę Bogu. A Pan Bóg mówi tak. A ja się zatroszczę o Twoje finanse. Zobaczę. To jest pierwsza dziesięcina. My wszyscy, którzy oddajemy dziesięcinę, tak właśnie ją oddajemy z naszych dochodów. Ale wiecie, że była jeszcze inna dziesięcina? W czwartej Mojżeszowej yy, opisane jest to w osiemnastym rozdziale. I bardzo często osoby powołują się na ten tekst, Ale wcześniej jeszcze chciałbym jeszcze jeden tekst przeczytać z XXI tekst z czwartej Mojżeszowej, z 18 rozdziału, 21 wiersz. Oto, oto oddaję lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez synów Izraela, w zamian za służbę, jaką pełnią w namiocie spotkania. Pan Bóg swoje sprawy prowadził swoimi pieniędzmi, które miał z dziesięciny. Kiedyś byłem w Radzie Diecezji i jako młody chłopak, tak trochę buńczucznie nastawiony do świata, pamiętam, że rozdawa, rozdzielaliśmy dziesięcinę jeszcze wtedy i pamiętam, jak szło też na dom opieki, jak dobrze pamiętam, na szkołę misyjną i gdy się zapoznałem z tym, to powiedziałem, tak, ja to akceptuję. Ja chcę wspierać to, to mi odpowiada. I tutaj jest właśnie ta myśl, że należy y, oddawać dziesięciny. I od wiersza 25 znowu jest to przedstawione. Gdy, gdy przyjmujecie dziesięciny od Izraelitów, które wam oddałem jako dziedzictwo, to dziesiątą część oddacie na ofiarę dla Jachwe. To było ciekawe, że tak samo kapłani, lewici, oddawali dziesięciny dla kapłanów, oddawali do Arona, Aaron znowu dla wdów, dla sierot, tam takich. To był jak gdyby prawzór systemu takiego ekonomicznego, żeby wspierać słabszych ludzi. Słabszych finansowo, biednych, wdowy, starszych. I kapłan dbał o to właśnie w tym pokoleniu Lewiego. A i dla innych pokoleń też był pewien system zagwarantowany. Teraz otwórzmy piątą mojżeszową i w czternastym rozdziale są dwie dziesięciny przedstawione jeszcze. Które, o których chciałbym powiedzieć. Jedna dziesięcina oprócz tej, którą już omówiłem, była na jak gdyby na własne potrzeby osoby, która składała dziesięcinę. Posłuchajcie. Złożysz dziesięcinę z plonów wszystkiego nasienia z tego co rokrocznie ziemia rodzi. Będziesz spożywał to w obliczu Boga swego jachwę, na miejscu, które sobie obierze na mieszkanie dla imienia Swego. Dziesięcinę z twego zboża, moszczu, oliwy, z bydła. I czytam 24 i dalej. Jeśli do, daleka będzie droga Twoja, a nie zdołasz tego zanieść, ponieważ daleko będzie, to dalej czytam. Zamienisz dziesięcinę na srebro, i weźmiesz w srebro w sakiewce. Pójdziesz tam i od 26 czytam. Kupisz tam za wszystko, za srebro, wszystko, czego pragnie Twoja dusza. Cokolwiek. Mówi, dla siebie będzie i dla otoczenia. Druga dziesięcina to był taki fundusz pielgrzymkowy. Każdy Izraelita trzy razy w roku miał iść do Jerozolimy. I Pan Bóg mówi, odłóż sobie troszkę pieniędzy, żebyś na to miał. Żebyś nie tylko ty miał, ale że jeszcze innemu możesz tam posłużyć swoim, swoją dziesięciną. A tamten znowu ciebie zaprosi i tak będzie ci się cieszyć w obliczu Boga. I na to była przeznaczona druga dziesięcina. A trzecia jest opisana od wiersza 28. Czytam Piątą Mojżeszową, 14 rozdział od 28 wiersza. Pod koniec trzech lat odłożysz wszystkie dziesięciny z plonu trzeciego roku i zostawisz w twych bramach. Wtedy przyjdzie lewita, bo nie ma działu z tobą. Sierota, wdowa, którzy są w tych murach, będą jedli i nasycą się, aby, cię Bóg, aby ci błogosławił Bóg Twój jachwę w każdej pracy. Raz na trzy lata to ten, to tamten, to jeszcze któryś, brał dziesięcinę, wystawiał na plac publiczny. I kto był biedny, to przychodził sobie i mówił chwała Bogu, że w Izraelu jest taki system. Przybysz, sierota, wędrowiec, wygnaniec. I brał sobie z tego i Pan Bóg mówi, będę Ci błogosławił, bo ty zasiliłeś biednego człowieka. Popatrzcie, jak to ciekawe było. Pierwsza dziesięcina oddawanie regularnie tego, co, jak, tak jak my to rozumiemy, dziesiątą część ze swoich dochodów. Druga na różne sprawy związane z ich pielgrzymkami. A trzecia raz na trzy lata dla biedoty, dla wygnańców, dla tułaczy, dla niezaradnych ludzi, bo zawsze są tacy w społeczeństwie, że inni są zaradni, bystrzy, a inni nie za bardzo, a też chcą żyć. A po co mają kraść? Więc tak to było w Izraelu ustawione. I Pan Bóg im tak błogosławił, że jeszcze mówił tak: sześć lat będziesz pracował, a siódmego ziemia ma być odłożona, ma nie być uprawiana. I może ktokolwiek przyjść i z twojego pola skorzystać, ty możesz też z tego, co samo się wysieje, zebrać. A ja ci gwarantuję, że szóstego roku będą takie plony, że będą na siódmy rok i na ósmy na zasiew. I tak prowadzili swoją gospodarkę i żyli. I nie byli biedni. Widzieliście kiedyś takiego... No, nie chcę powiedzieć, Żyda Biednego? Pan Bóg powiedział i Pan Bóg błogosławił. Ale jak to wyglądało w Nowym Testamencie? W słynnym 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, Pan Bóg, Pan ustami syna swego umiłowanego Boga Jezusa Chrystusa powiedział kiedyś tak, że wydbać, 23 rozdział, bardzo proszę. Czytamy od wiersza 23. To jest takie znamienne. U, Mateusz 23, 23. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru, kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w sprawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiary. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Jezus nie powiedział, żeby nie dawać dziesięciny. Ale... Wiedzcie, że był taki bohater w Piśmie Świętym, który, przed którym to tak musielibyśmy głowy wszyscy pastorzy schylić. Paweł się tak daleko wypuszczał w misji, tak jak żołnierz, który jest na takim przyczółku, że walczy, a nie ma ani zaopatrzenia, ani jedzenia, ani nie dośpi, tylko bez przerwy czuwa i, i walczy. Paweł tak daleko szedł w pogaństwo, że pewnego razu powiedział, że w dzień głosił Ewangelię, a w nocy pracował. Namioty zszywał. I wyobrażam sobie, jak podniósł ręce i powiedział tak. Te ręce utrzymywały mnie i co jeszcze dodał? I towarzyszy moich. Ale miał takich kochanych ludzi w Filipii. Otwórzmy... List do Filipian, drugi rozdział, hmm, przepraszam, czwarty rozdział, i czytam od piętnastego. List do Filipian, czwarty rozdział, piętnasty wiersz. Wy Filipianie wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu. Bo do to Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. I osiemnasty, stwierdzam, że wszystko mam i to w obfitości. Jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy tam przez Epafrodyta te pieniążki. Ci z Macedonii wysyłali, troszyli się, żeby Paweł nie był głodny, bo nieraz Paweł musiał być głodny. A że był człowiekiem z humorem, to spytał się tak, widzieliście kiedyś woła, który ma pysk na kłódkę zapięty? A wy widzieliście kiedyś takiego konia, bo muła woła, co idzie i ma pysk na kutkę zamknięty, albo w kagańcu idzie. Widziałeś woła w kagańcu? A konia w kagańcu widziałeś? A musiało takie zjawisko istnieć, skoro w Piśmie Świętym jest taki krótki zapis, na który się powołał Paweł. Czytam pierwszy list do Koryntian, ósmy rozdział i od wiersza dziewiątego. Napisane jest, Prawie Mojżesza. Nie zawiążesz pyska wołowi mucącemu. Przy jakiej okazji to ludzie mogli wołowi pysk na za zapiąć? Wiecie, co to był kierat? Wypada pomału z użycia takie słowa. Ludzie mówią, to są obowiązki domowe. Nie, to jest określenie wtórne. Pierwsze, to był Silnik epoki przedprzemysłowej. Koń chodził w koło, i taki dy do deszla był przyczepiony, i napędzał taką oś, która przenosiła napęd na zewnątrz. To było tak sprytnie dwupoziomowo zrobione, że ten wół chodził i chodził. Oni tam na przykład mełli coś albo mucili. No i jak ten koni szedł, to nieraz łap sobie pyskiem troszeczkę. Tego zboża i sobie jad. A niektórzy mówią, no jak jeszcze raz mi zrobi, to mu pysk na kłódkę zapnę. No i konik jeszcze raz łaps, a ci mu ciach, obwiązali mordkę, bach, na kłódę. I chciał, mm, i się nie dało. Apostoł Paweł powiedział tak, że niektórzy mają takie przekonanie, żeby jednemu i drugiemu buzię na kłódkę zamknęli. I powiedzieli, a po co? Niech sobie on tam załatwia sprawy. Ja tu sobie przychodzę, ale nie uważam, żebym cokolwiek miał tutaj ofiary jakieś składać. A po co ofiary? Dziesięciny, a po co? Wierzę, że takich ludzi to nie ma wśród nas. Ale jeżeli Paweł polemizował z czymś takim, to szczególnie u chrześcijan na początku, gdy to. Rozwijał Ewangelię, to się zdarzały takie postawy, takiej obojętności, nieidentyfikowania się z dziełem Bożym. I apostoł Paweł w końcu mówił tak: Czyż tylko o woły się Pan Bóg troszczy? Mówi, czy to nie dla nas napisał? I w końcu powiedział tak, w czternastym wersecie: Tak też i Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię. Ale powiedział, ale ja, tu jest heroizm Pawła. Ja mówię, ja od was nic nie wziąłem. Ja wam tylko dawałem, ale Macedonia mi przysyłała. Więc reasumując, chciałbym powiedzieć, nagi przy, nadzy przyszliśmy, nadzy pójdziemy. Jest, wiesz, że jesteś szafarzem dóbr, które masz? Wiesz? Co ty myślisz, że ten łyżkę i widelec to zabierzesz z sobą do grobu? Nawet łyżka i widelec zostaną, taborety zostaną, stół zostanie, Obróz na stole. A jak będą wkładać cię do grobu, to niektórzy będą mieli refleksję, czy ubranie, które ci dają, nie jest za drogie i czy raczej nie trzeba byłoby ci dać butów z tektury. Nagi przyszedłeś! I nagi pójdziesz. Ale Pan Bóg powiedział, gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze. Jeżeli masz współudział w głoszeniu Ewangelii, to coś jest pięknego. Ja tutaj jest dużo ludzi ze wschodu. I powiem Wam coś, że wasze zachowanie nieraz mnie zawstydzało. Ludzie ze wschodu, jak przychodzą, to bardzo często mają jakiś podarunek. Oni się nauczyli. Ja nie wiem, jak to jest, ale przyjechali i mówią, ciocia, tu jest hałwy kawałek, chciałabym ci dać troszeczkę. Mówi, fajna nasza hałwa. Albo mówi, albo wodorosty, trawę. Trawę ci. To jest piękna cecha. My musimy, Polacy, się uczyć tego. Musimy się uczyć, ale w Piśmie Świętym wiecie, że był taki zapis, bo on wynikał właśnie z tych relacji, że ludzie kogoś lubiąc lub szanując, coś mu tam w podarku dali. I Pan Bóg w Starym Testamencie wiedział: jak przychodzisz do świątyni, to nie przyjdziesz z jakimi rękami? Pustymi. Jak kochasz tego Pana Boga, to nie tylko mów. No, pięknie, że ktoś powie coś, drugi zaśpiewa. Ale jedna siostra w naszej kaplicy zemdlała. I jak ją wynosili, odzyskała przytomność i woła córkę. Córka podbiega i mówi, co mamusiu? Ona mówi: Dary są w torebce, i masz wziąć je, dać tam na tacę. Mówi, no, już możecie mnie wziąć. Dary są w torebce. A Pan Bóg powiedział, że On nawet zobaczył, jak wdowa grosik dała? Co ty Panu Bogu dasz? Co po Twoim grosiku? Pytam się. Kozę dasz Panu Bogu? Sto złotych dasz? Widzieliście, jak te, teleskop hawela, jakie przecudne galaktyki przedstawia. My mamy Boga, który jest tworzycielem tego. Co temu dasz? Koze? 100 złotych? albo dał mu kawałek trochę żółtego metalu. Co ty Panu Bogu dasz? W skromności mówimy, wzięliśmy od Ciebie, szafujemy tym przez, nie daj Boże, 100 lat, a później idziemy do prochu i inny tym szafuje. Moimi łyżkami, nożami, zastawą moją. Moim obrusem i stołem, i krzesłem, i moim fotelem. A ja będę prochem. I powstaje pytanie: Życie Twoje to misja, czy ją w pełni chcesz zrealizować i spełnić? Tak, żeby odchodząc z tego świata, żebyś można było powiedzieć tak: Przeżyłem życie, co miałem zrobić, to zrobiłem, pozałatwiałem, dłużnikiem nie jestem do zobaczenia do zobaczenia w dniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa niech pan Bóg nas prowadzi w wielkich sprawach i w małych i niech nas błogosławi a my bądźmy mu wierni i w darach i w dziesięcinach i w umiłowaniu jego amen